Panie ministrze, panie pośle, dzisiaj jesteśmy w pana nowo otwartej siedzibie przy ulicy Ściegennego. Proszę nam powiedzieć, w jaki sposób będzie funkcjonowało to biuro i kiedy ludzie, mieszkańcy Ciechanowa będą mogli pana tutaj spotkać, by poradzić się w różnych tematach. To znaczy to biuro już, mówiąc szczerze, od kilku tygodni ono już działa, tylko dzisiaj po prostu tak znaliśmy taką chwilę, taki moment, żeby je oficjalnie otworzyć. Biuro będzie oczywiście funkcjonowało w dni powszednie od godziny 9 do 16. Ja będę się starał w każdy poniedziałek tutaj od godziny 9 w ramach dyżurów poselskich funkcjonować, ale nie ukrywam też, że będę funkcjonował ze społecznością lokalną, czyli będzie można mnie spotkać nie tylko na różnych uroczystościach tych najważniejszych, ale przede wszystkim, jeżeli społeczność lokalna gdziekolwiek, czy samorząd, czy sołectwo, czy ochotnicza straż pożarna będzie chciała mnie zaprosić, żeby się spotkać, żeby porozmawiać, czy choćby grupa rolników, czy grupa mieszkańców poszczególnej dzielnicy Ciechanowa, to ja jestem gotowy na takie spotkanie, żeby właśnie wspierać społeczność lokalną. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, każdego dnia zapraszam, będzie tu funkcjonował mój dyrektor biura poselskiego, który będzie umawiał terminy i ja będę się oczywiście pojawił, będę starał się rozwiązywać, będę starał się wspierać również w sposób prawny te osoby, które takiego wsparcia potrzebują, czy choćby przy sporządzeniu stosownego pisma do jakiegokolwiek urzędu, ale również, żeby choćby w sposób taki naturalny, racjonalny skierować człowieka, który ma jakiś problem, żeby po prostu dać mu, wyciągnąć do niego tą rękę. Temu służy właśnie mandat posła na Sejm Rzeczypospolitej, żeby przede wszystkim służyć społeczności lokalnej. Panie ministrze, panie pośle, na początku lutego złożył pan zaprzysiężenie na posła. Proszę nam powiedzieć, jakimi obszarami będzie pan zajmował się w Sejmie? Znaczy, no, nie ukrywam, że najważniejszy obszar to będzie oczywiście dla mnie polskie rolnictwo. Od wielu, wielu lat pracuję, wykonując różne funkcje w rolnictwie i te rządowe, ale również i w podmiotach choćby prawa handlowego, czy prowadząc własną działalność i zawsze to była praca skupiona na obszarach wiejskich. Nie tylko na samym rolnictwie, ale tak jak powiedziałem wcześniej, na obszarach wiejskich. Ale nie ukrywam, że kolejna sfera moich działań będzie zdecydowanie szersza, bo będzie dotyczyła właśnie społeczności lokalnej, czyli tej naszej ziemi ciechanowskiej, ale nie tylko, bo muszę pamiętać też, że mamy Przasterz w okręgu, że mam Żuromin, że mam, wczoraj nawet między innymi byłem w Żurominie, że jest Mława, że jest choćby Płońsk, Płock i dalej w stronę Sochaczerowa, Żyrardowa czy Gostynina, więc tam też te społeczności oczekują naszego wsparcia, naszej bytności, ale najważniejsze to jest właśnie to miejsce, skąd pochodzę, gdzie czuję to największe przywiązanie, czyli moja rodzinna gmina, gmina Regimin, mój rodzinny Szlumierz, gdzie się wychowałem i mój Ciechanów, gdzie chodziłem do szkoły średniej, gdzie praktycznie, gdzie nie wejdę, gdzie nie wyjdę na jakąkolwiek ulicę, to zawsze mam jakieś wspomnienia, to zawsze jest to dla mnie miejsce najważniejsze na ziemi. Panie pośle, proszę nam powiedzieć, czy też planuje pan otwarcie biur w innych regionach naszego okręgu? Otwarcie biura za chwilę, w ciągu kilku najbliższych dni nastąpi w Przasnyszu. Już jest lokalizacja, kwestia po prostu tylko z organizacji samego biura, ale w Przasnyszu takie biuro będzie funkcjonowało i oczywiście będę też funkcjonował w innych biurach poselskich, innych parlamentarzystów. Ja też parlamentarzystów tych z prawej strony Prawa i Sprawiedliwości serdecznie zapraszam do swojego biura, bo też będą mogli w poszczególnych sferach uczestniczyć i wyjaśniać problemy, czy też wspierać nasze społeczności. Thank you.